Czy ty też tak masz, że listopad to miesiąc, w którym mogłabyś spędzić pod kocykiem? Bo mi do szczęścia wystarczyłoby właśnie kocyk, kanapa, garść kreatywnych przydasi i tyle. Dlatego do zaplanowania listopada przygotowałam jako dodatek sporo jesiennych dudli i zaproszę cię do wspólnego rysowania. Zaczniemy sobie od strony tytułowej, która będzie pełna kojarzących się z jesienią małych obrazków. W języku angielskim takie strony z miniaturkami związanymi z danym tematem nazywają się essentials, co po polsku oznacza niezbędnik. Ja uwielbiam takie strony i często robię akwarelowe wersje takich rysunków, dlatego szukałam polskiego określenia. Niezbędnik nie do końca mi tutaj pasował, ale spodobało mi się wyrażenie takie tam i jego też dzisiaj użyjemy, tworząc sobie właśnie takie listopadowe, takie tam w naszej stronie tytułowej. Zacznę od napisu. Połączymy sobie tutaj dwa kroje liter. Jeden pisany cienkopisem, takimi delikatnymi zawijaskami. Drugą część napisu zrobię już braszpenem, który będzie mi towarzyszył przez całą tą listopadową rozkładówkę. Jest to braszpen Pentel Touch z zestawu Owocowe Popisy. Napis otoczę sobie tutaj taką gałązką z jednej i z drugiej strony, żeby troszkę go wyciągnąć z tej przestrzeni, gdzie będą nasze obrazki. I teraz mogę przejść już do rysowania. Oczywiście możesz szkicować ołówkiem, jeśli czujesz się pewniej. Ja będę używała takiego wodoodpornego cienkopisu, który ma dość cienką, delikatną końcówkę po to, żeby te rysunki nie były zbyt ciężkie. Narysuję sobie tutaj trochę takich jesiennych akcesoriów, czyli ciepłe skarpety. Głównym kolorem tych moich obrazków będzie czarny, ale dodam trochę akcentu tym samym braszpenem, którego używałam do stworzenia drugiej części napisu. I każdy obrazek będzie miał swój mały podpis. Skarpety gotowe. Narysujemy sobie teraz kubek kawy, takiej na wynos, na spacer. Na spacerze być może gdzieś uda się jeszcze złapać jakieś jesienne liście. Pod ten kocyk można też się zawsze zaszyć z górą książek. Może się przydać też parasol. Narysujemy sobie też tutaj album z wakacji, wtedy od razu robi się cieplej. Zwróć uwagę, że przy tworzeniu tych wszystkich obrazków używam tak naprawdę bardzo prostych kształtów. Wspomniany wcześniej kocyk, ciepła herbatka, nie samą kawą człowiek żyje, no i jakieś ciacho do tej herbatki. Porysowane mogę przejść do planowania. I zaczniemy sobie od takiej strony, która będzie przestrzenią, w której będę mogła zobaczyć cały listopad z lotu ptaka. I stworzę tutaj dla każdego tygodnia taką małą, prostą tabelkę. Mam plan, żeby też trochę poszaleć z naklejkami na tych stronach, ale można oczywiście ich nie naklejać albo dorysować samodzielnie podobne obrazki jak na stronie tytułowej. Tu na samym końcu zostaną mi tylko 2 dni, poniedziałek i wtorek, więc ten ostatni tydzień będzie miał jeszcze 2 dodatkowe dni z kolejnego tygodnia. I zrobimy sobie tutaj teraz ramki. One będą troszkę na siebie nachodziły. Jedna będzie wystawała spod drugiej, trochę tak jak rozrzucone kartki na biurku. I ponieważ ten braszpen jest dość jasny, to dodam tutaj jeszcze cienkopis do tych pionowych linii. A pozostałą część strony zagospodaruję naklejkami. Te kawowe naklejki będą się tutaj pięknie wpasowywały w tą kolorystykę, którą wybrałam na listopad. Będzie też ciacho, a co? Jeszcze jedna kawa. I może gałązka. Natomiast z drugiej strony stworzę sobie tutaj rameczkę na priorytety. I ponieważ listopad to już taki miesiąc, w którym wieczory są dość długie, to dodam sobie jeszcze tu tabelkę, w której będę mogła wpisywać pomysły na
miłe wieczory. Może to będzie czas na nadrobienie jakiejś książki, która już długo czeka, a może na to, żeby oglądnąć jakiś sezon serialu. I zmieści mi się tu jeszcze jedno ciacho. Zaszaleję dzisiaj z naklejkami. A poniżej stworzę sobie przestrzeń na habit tracker. I brush penem wpiszę, co będę monitorowała w tym miesiącu. A poniżej wypiszę tyle numerków, ile dni ma listopad. I już widzę, że zrobiłam tu mały błąd, więc przerobimy sobie 31 na serduszko. I jeszcze jeden. I gotowe. Chciałabym jeszcze przygotować sobie stronę na plany tygodnia. I tutaj też nie będzie jakiegoś strasznego rysowania. Zrobię prosty nagłówek plan tygodnia. Oddzielę go taką falowaną gałązką. I teraz stworzę przestrzeń dla poszczególnych dni, tworząc takie kółka. Te kółeczka sobie takimi nieregularnymi okręgami otoczymy i w środek wpiszemy tylko skrót, żeby wiedzieć, jaki dzień tygodnia mamy tutaj zaplanować. Mam jeszcze jeden pomysł na listopad, ponieważ dni w listopadzie są już krótkie. Tego światła słonecznego zaczyna mi brakować i czasami włącza się maruda. I żeby tak nie było, postanowiłam sobie tutaj dodać taką przestrzeń na taką praktykę wdzięczności i uważności, którą oddzielę też taką prostą linią, tworząc sobie margines. I tu będę mogła wpisywać to, co miłego przydarzyło mi się danego dnia. Mój planer już jest gotowy na listopad. To dosyć niesamowite dla mnie, że już za miesiąc będziemy przygotowywać ostatnią rozkładówkę na ten rok. Pamiętaj, że jeśli masz jakieś propozycje, które chciałabyś zobaczyć na tym kanale, to niezmiennie czekam na nie w strefie komentarzy i życzę Ci dużo ciepłych chwil na ten jesienny miesiąc. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.